Ten zapach, czyli marka Replika Maison Margiela, to jest po prostu fenomenalny zapach. Nazwa jest On a Date. Wpisany jest 2014 rok. Zaraz sprawdzimy, czy faktycznie to o to chodzi, że jest to data powstania tego zapachu. Wskazane są winogrona i róża. I wskazywane tutaj akordy też są różany, owocowe. Ale są też różne inne specyficzne wpisane, lekko korzenne, ziemisty, nieziemisty. I teraz tak, zobaczmy sobie zapach, no właśnie nie wiem, o co chodzi właśnie z tym z 2014, nie wiem, o co chodzi, bo normalnie zapach ma wpisane rok 2022, czyli nie jest długo na rynku, niestety te reklamy będą wyskakiwać. Mamy tutaj wskazane na przykład, jeżeli chodzi o nuty owocowe, mamy czarną porzeczkę, konkretnie syrop z niej, ale one nie są syropowe. Geranium, róża, to wszystko może z tym owocem dawać jakiś taki efekt właśnie tego różu, który jest różem owocowym, który jest różem takim musującym. W ogóle to jest tak piękny zapach, coś po prostu, mam wrażenie, już nie tyle może z mocy składników daje ten efekt czarnego bzu, o którym wspominałam. To jest taka mniej słodka kwestia z Pink Molecule z Arco Parfum, które bardzo lubię. Pisze, że piękny jest to zapach. Wiadomo, że jeżeli chodzi o różowy, pierwszy jest to składnik mocno zadaniowy. Jak kiedyś coś widziałam, informację, kolega coś pisał, chyba Pleasures pierwsze użyło różowy pieprz, natomiast ja nie wiem, czy tam w końcu się nagrało właśnie coś. Mam wrażenie, że nie tyle może koniecznie z nut, ale ze składników daje efekt tego czarnego bzu, o którym wspominałam. I to jest takie bardzo ciekawe, bo jest jakby ta winogronowość, ta róża z winogronami, trochę efekt Carosello Olympic Orchids. Jest jakaś taka mniej słodka wersja Pink Molecule. Wszystko jest tak przepięknie, urokliwie, różowo, świeżo, niesłodko, wytrawno, dystansująco kobiece. Ten czarny bez, takie właśnie różowości wiosny, takie różowe życie, różowa przestrzeń jest dawana, która jest składnikiem owocowo, musująco, ale słodkawym, ale ona tam widocznie tak bardziej niuansowo i bardziej sobie tak właśnie daje to migotanie. Różowy pieprz jest składnikiem zadaniowym, jest bardzo znaczący, jeżeli chodzi o takie kwestie właśnie jak różne szampany, dawana i ta jej powiedzmy owocowa rumowość również. Geranium, róża. Geranium do róży może stworzyć taką trochę nostalgiczną, trochę taką dystansującą się od tego wszystkiego różę. Taką z takim pokładem trochę może retro borda. I ten zapach ma w sobie taki trochę niuans retro, niuans vintage, ale takiego vintage różu. To jest w ogóle bardzo ciekawa kwestia, bo nie ma tak naprawdę dużo zapachów na rynku, które by miały taką różowość z jakimś tam retro vibe'em. I na pewno bym tutaj wskazała ten zapach. Wskazałabym może jedną, a może nawet dwie wersje, nie jestem pewna jeszcze, dwie. Myślę, że bym wskazała z Twilly, z Hermesa. Ostatnio sobie odświeżałam całą serię. Będę może opowiadała, także zapraszam serdecznie, kogoś interesuje ta seria Twilly, generalnie interesuje na przykład marka Hermes, dlatego że w takim tych, już myślę, że po powrocie z majówki, w takich omówieniach, tych różnych miejsc perfumowych, z których takie krótkie relacje stawiałam, to właśnie w takich dłuższych omówieniach będę wracała do różnych kwestii, tam właśnie sobie robiłam takie różne zdjęcia, przebitki, krótkie filmy, właśnie nad czym się zatrzymałam i co później w takim szerszym omówieniu będę chciała poruszyć, czyli właśnie tam wczesnie nagrałam takie króciuteńko te wszystkie Twilly, więc na pewno będę pod tym kątem wracała do tego zagadnienia, do tej serii właśnie z marki Hermes. I od razu powiem, że w części zapachu Twilly można doświadczyć, zresztą sobie aplikowałam jedną wersję Twilly też i na skórę, odświeżałam sobie, także można coś takiego trochę w takiej owocowości różowej, kobiecej i taki trochę retro niuans też. Kostum National Super Gloss z takim klimatem trochę jakby cofane MAC Silk. Oba zapachy mają w mniejszym bądź większym stopniu różowość, kobiecość i taki trochę dystans, lekki dystans retro. To nie muszą być typowo retro klimaty, to nie mają być jakieś retro róże, tylko to mają być takie różowe, kobiece owocowości z jakimś takim przełamaniem. I właśnie to przełamanie, ten niuans, ten fragment, ten zarys retro jak najbardziej w tym On a Date jest zauważalny.
Nie ma na szczęście składników, które mogłyby robić jakieś wysłodzenie. Paczula, mech właśnie też mogą dawać, bo to są takie składniki bardzo znaczące, mówię o paczuli kwestii mchu, które potrafią mocno tworzyć kwestie na przykład w ogóle takich klasycznych też i szyprów. Jest to piękny zapach, towarzyszy mi również dzisiaj. Bardzo lubię, czy oni do czegoś porównują, co oni... Powiem tak, porównują do takich zapachów, do których ja bym w ogóle nie porównała. Powiem szczerze, jestem wręcz zszokowana tymi porównaniami. Teraz, z czego to może wynikać? No porównania do Coco Mamazle, to już to, powiem szczerze, totalnie od czapy. Ale to są małe ilości porównań. Tabak Rose w ogóle w słodszą stronę. Jeżeli to jest Domrosa, to jeszcze pod kątem takiej różowości i świeżości i musowania, to jeszcze tak. Nie do końca, te są takie raczej cięższy granat, więc raczej nie, tych chyba nie poznałam, z tymi raczej bym się tutaj nie zgodziła, pod kątem klimatu, głębi, to może tak, ale zapachy typowo bliźniacze nie są, to chyba jest jakiś arabski, no to powiem szczerze, samo to, że porównują, to ja sobie zrobię screen, żeby w ogóle się tym zapachem zainteresować, on kiedyś się śmignął. No takie nuty bardzo okrojone, ale widzę, że już porównują do Rose Arabii, także już sobie chyba podziękuję. O tym kiedyś opowiadałam, one jednak były słodsze. No totalnie nie jest to zapach podobny do... Oj, coś tam mi się kliknęło niechcący, do... O, tu coś naklikałam, muszę odklikać. Gdzie to jest? Do portretu damy z Malk totalnie nie. Ametyst klasyczny. Pod kątem, że jest owocowaś, ale totalnie nie są to takie klimaty. Tu pod kątem, że szampanowaś, ale znowu to nie są takie klimaty. A tego chyba nie poznałam, ale widzę, że wanilia wskazywana, także totalnie nie są to klimaty. W stronę C, w stronę tych. Nie, w ogóle ten zapach, jeżeli dobrze pamiętam, tak. Ja miałam z nim takie dosyć mieszane uczucia. Trochę mi pasował, później tak trochę ten chyba nie, czy nie ten, już sama nie jestem pewna, ale chyba ten. Chyba, że jeszcze jest jakiś inny, taki czerwony Discord. Ostatecznie ta owocowość trochę chemicznie zaczęła wypadać, także nie. Także te wszystkie Sinsi. No tu leży owocowość, ale ja tutaj bym wskazała, tylko nie wiem, czy jestem zalogowana, trzeba by dać Carosello, bo Carosello to faktycznie ma podobieństwo. Jakie wskazują? Też jest geranium. Są takie, no tu jest mało nut owocowych wskazanych. Owocowość może z tego białego wina. Natomiast od razu powiem, że te nuty tutaj są niekompletne. Także Fragrantica tutaj się niestety bardzo nie spisała. Ponieważ na stronie Lulua może na przykład zobaczyć, że jest wskazany konkretny typ paczulowy, konkretny typ składnika paczulowego. Clearwood jest wpisany w nutach Carosello na stronie Lulua, także mają pewnie nuty typowo od Olympic, także tutaj niestety Fragrantica się totalnie nie popisała. Zobaczmy jeszcze te Pink Molecule, bo ja widzę to właśnie w takie strony, ponieważ ten efekt tam na mnie, ona dejdzie idzie w stronę czarnego psu w pewnym momencie, naprawdę. I tutaj faktycznie ten szampan, czarny bez, ale to się potrafi osłodzić. Kiedyś mniej, teraz może bardziej ta i orchidea słodka i bita śmietana. Ale tak jak mówię, jak się komuś podoba Pink Molecule, spodoba się one Day. Jak się komuś podoba Domrosa, spodoba się one Day. Jak się komuś spodobało Carosello, spodoba się one Day. Porównują w ogóle te Pink Molecule jeszcze do Purple Molecule. Poznałam, ale coś nie do końca bym w taką stronę wskazywała. Co tutaj mamy jeszcze? Tak patrzę. Takich klimatów, którymi może warto się... O! Zapach owoc, ale rehab. No, ja nie wiem, czy o tym zapachu kiedyś mi... Zrobię sobie screen note. Koleżanka nie pisała. Ta, która mi kiedyś na przykład polecała pewne kwestie z ale rehab, to dawno temu, ale też ta koleżanka jest w ogóle fanką różnych roślinności, piwoni, róż i też właśnie lubi bardzo na przykład ten Haligon z pełni funikat. I właśnie ona mi napisała o tym Avonie, bardzo udanym, totalnie nie Avonowym, w stylu właśnie peoni. Tylko zawsze parametry, ale w stylu tego unikatu Penhaligon's. Czy oni coś tutaj piszą? O tym zapachu, czy są jakieś opinie? Chyba nie. No dobrze. W każdym razie na tyle opowiedziałam o zapachu One Date, którym po prostu mnie zachwyca
I ja po prostu zużyję od A do Z ten flakon cały. Tutaj jeszcze bym się zainteresowała perfumiarzem. Kiedyś przypomnę, na moim kanale, zresztą jest playlista seria perfumiarze, o różnych perfumiarzach, tym moim ulubionym, czyli Bertrand Dusszefuch, ale nie tylko, o różnych perfumiarzach było na moim kanale. To już dużo wcześniej, kiedyś analizowałam twórczości, przeglądy perfumowe właśnie różnych perfumiarzy. I teraz tak, mamy Carlos. Powiem szczerze, nie znam tego perfumiarza. Nie skojarzyłabym go na przykład z wyglądem, nie skojarzyłabym go z żadnym zapachem, ponieważ nie kojarzę go w ogóle. Wysoko ceniony perfumiarz. Powiem szczerze, wiadomo, perfumek to dzieło sztuki, także autorem też powinniśmy się interesować, ale w momencie, kiedy ja czasami poznaję takie ilości zapachów, nie jestem w stanie nadążyć nad sprawdzaniem takich informacji teoretycznych i sprawdzaniem, czy ja bardziej się koncentruję, kiedy coś mnie naprawdę mega zachwyci, tak jak tutaj. To faktycznie, jeżeli mam twórcę takiego zapachu, to chcę zobaczyć, co jeszcze stworzył, chcę zobaczyć, czy coś jeszcze innego z jego dzieł, na przykład może mam, znam, poznałam, uwielbiam. Chcę zobaczyć jakieś nurty realizowane, chcę zobaczyć, czym może się zainteresować. 214 zapachów, ale tutaj tak naprawdę powinnam spauzować i tak naprawdę powinnam nagrać może kolejny odcinek serii perfumiarzy, byłoby lepiej. Więc chyba spauzuję.